ladrão. Przyrządy celownicze, muszkę ze szczerbinką i celujemy w środek, czyli w żółte pole. Jak będziesz gotowa, ale to się nic nie stało. Trzeci kolega teraz.
Trzy, pierwszy dzień. Pierwszy dzień do końca wyrywamy. Pierwszy dzień trzeba tu położyć. Jak pan to robi, sepsyk, nieważne, bo jest zamiast amunicji gaz odciśnie. Tak? Odbezpieczamy drogę tu, wskazamy go do tyłu. Tak? I przeładowujemy drogę. Wsuwamy do tyłu, puszczamy. Nie ciągniemy ręką. Yeah!
Chodź, Maju! Też możecie wziąć jeszcze. Yeah.
Chyba z ciebie! Thank you.
zabijać marszu! Co? Czekaj, zaraz. Dobra, jedna roka teraz!
on fryzurę. Weźcie się, Majku, z tej strony. Bo fantazja jest od tego, aby bawić się, aby bawić się. Obecna patenta tam. Specjalna. Fantazja, fantazja, to moja fantazja. Dobra, okej! Zapraszamy tutaj do nas na chwilkę. Oj, przyjaciele, zostańcie ze mną! Przecież wszystko to, co miałem, oddałem wam! To wiadomo, o co chodzi, ale to mało ważne w tym momencie. Życzymy wam wszystkiego najlepszego. Tam, chciałem na tej ekipy. Szkoda się rać nóg. Od drużyny i od wszystkiego złożu. Na wszystkiego sukcesu wywalnego. Wszystkiego najlepszego. Obejdziecie sam, zostanę na rozdaju dróg. Przyjaciele, zostańcie ze mną. Przecież wszystko to miałem. Ale musisz się tym nie przyjaciele. Tyle lat widziałam. Ewa, jak chcesz, to ma życzenie? Mada życzenia! Ja oddam jej nawet zapłacę. Ewa, jak to rządzi, ja tego na fejro. Zobaczcie sobie na ręce moje paniąki. Proszę bardzo. Proszę. A ja pamiętam, jak mówiłeś, że to tylko przyjaciółka. No do tego przyjaciółka. Chciałbym już mi dojdę, szkoda się dać nóg. Już wędrówki naszej wspólnej nadchodzi kres. Wy pójdziecie inną drogą, zostawicie mnie. Zamazanych drogowskazów nie odczytam już. Hej, przyjaciele, zostańcie ze mną. Przecież wszystko to, co miałem, oddałem wam. Hej, przyjaciele, choć chwilę jedną. Znowu w życiu mi nie wyszło, znowu jestem sam. Hej, przyjaciele, zostańcie ze mną. Przecież wszystko to, co miałem, oddałem wam. Hej, przyjaciele, choć chwilę jedną. Znowu w życiu mi nie wyszło, znowu jestem sam. Znowu w życiu mi nie wyszło, znowu jestem sam. Znowu w życiu mi nie wyszło, znowu jestem sam. A ty co? Zajmuj zapas! Dzięki ci! Dzięki narkotyki. Widzieliśmy jeszcze ty. Tak? No. Fajnie. Czekaj, chcieliśmy im zrobić misia, ale stwierdziliśmy, że jesteśmy za brudni. Tak.
komplikacjach świata, zanim jednak zobaczycie parę słów na temat historii, abyście wiedzieli, dlaczego stoją akurat tutaj, bo dzisiaj środek województwa lubuskiego totalnie do niczego nie pasują. A więc, żeby je dopasować, musimy zacząć od linii układu historycznego. I zaczniemy od przeródy polsko-niemieckiej sprzed 1939 roku. Tak zwany korytarz gdański zakręca na zachód pod miejscowością Piwa do rzeki Martynotec i na południe do Odry, znowu odbija na wschód. Cały Dolny Śląsk, część Górnego, ziemia lubuska, gdzie obecnie jesteśmy, zachodnio-pomorskie, część pomorskiego i Wielkopolski. Wszystko to przed wojną należało do Niemiec. Nasza linia obronna rozciąga się na 85 km w tym miejscu. I już widać równolegle wzdłuż dawnej granicy polsko-niemieckiej w odległości 25 do 30 km po stronie Niemiec. Potem będę opowiadał, że mocno nazywali Sowieci. Jednak nie przeciwko nim jest zbudowano, a przeciwko armii polskiej. Bo my się przyzwyczailiśmy myśleć tak na odwrót, że to my się im boimy, ale był taki okres historii, kiedy Niemcy bali się nas. I trzeba wrócić do zakończenia I wojny światowej w roku 1918. Niemcy wojnę przegrywają z Francją, a nie Stanami Zjednoczonymi. A kończący tą wojnę traktat wersalski narzucił im ostre ograniczenia co do stanu posiadania armii. Ktoś pamięta, ile mogli mieć wojska? Mało. 70 tysięcy? No mało, to jest dobra odpowiedź, tak? Należy to poznać. Czyli 600 tysięcy. Nie mogą mieć żadnych czołgów, samolotów, ani ciężkiej artylerii. A i potencjalny przeciwnik Polska. No w roku 18 my się tworzymy jako państwowość. A już w 1920 zwyciężamy w ogromnej wojnie z kim? Sowietami. Mamy 1,5 miliona ludzi pod bronią, doskonale wyekipowanych sprzętarni francuskiej, biorący udział w zwycięskim bądź doświadczeni żołnierze. No i Niemcy mają problem. Muszą coś zrobić, żeby tą dysproporcję sił zmniejszyć. Postanawiają, że ich żołnierze nie będą walczyć oko w oko, twarzą w twarz z przeciwnikiem, zapakują ich pod stal, pod beton, a za nich mają walczyć maszyny i budują umocnienia wzdłuż całej granicy. Już tu odludki nad morze, pojedyncze schrony przechodzą w ciągłą pozycję pomorską. My to możecie znać jako wał pomorski. Niemiecka nazwa Pommerszterung, nasz międzyrzecki rejon umocniony. Niemiecka nazwa lepiej oddaje charakter fortyfikacji Festung Front Oder Wartewogen, czyli frontu fortyfikowany łuku Odry i Warty. I Oderstellung, pozycja Odry. Na Odrze łatwo się bronić. Szeroka, ogromna przeszkoda wodna, ciężko do przekroczenia. Schrony stoją na zakolach rzeki, przy mostach, a i tak średnio co 300 metrów macie tam obieg bojowy. Są to lekkie schrony do ognia czołowego dla karabinów maszynowych. Koncerny niemieckie, firmy Siemens, znacie? W sumie do pracy zaangażowano prawie 40 tysięcy ludzi. Takich ciągu robotników to 15 tysięcy. Większość z nich po 3 miesiącach pracy taką wypłatę miała, że mogła kupić sobie nowy samochód. Warunki pracy były, można powiedzieć, dobre. 8 godzin pracy, na 3 zmiany, bloki były, w takim wyglądzie. Życie jak ma wycie do tej wszyscy na tej budowie, można powiedzieć, skorzystali z firmy lokalne, czy też mieszkańcy lokalni też skorzystali. Budowa jest zamierza budowa, ale nie stało.
ampułę wykonywano z takiej specjalnej stali. Stop, promu, klub, molibdenu i manganu. Więc jak pocisk uderza, to pęka, nie kruszy się, tylko takie ciasto właśnie powstaje. To największa dziura tutaj, 203 mm. Nie stało. Tutaj jest jeszcze jedna, po środku. Czas używa do obserwacji. Około 40 ton waży. A to maleństwo z boku kopuła wentylacyjna mniej niż 1 tony. Ten obiekt, którym wy wejdziecie, widać nie jest. Tak do ogółu robię, tak do ogółu.
takiej części magazynowej, tej amunicji, broni, granatów i tak dalej, było prawie na 2 miesiące. 2 miesiące można było się bronić. Teraz tak, tu jak będziecie schodzić po schodach, te poręcze nie są zbyt wysokie, więc jak za mocno tam się nie wychylać po poręczach, nie zjeżdżamy. Z boku powinna być winda towarowo-zaopatrzeniowa, nie ma tej windy. Kęszczyca już nie istnieje. Był tam schron przeciwatomowy. No, sorry, źle się wyraziłem. Baza atomowa, tam Rosjanie głowice przytrzymywali, ale kilka lat temu zrównali. Tego już nie dowiem. Thank you.
na drugiej, bo po lewej stronie tutaj nie ma, ale kilku stronie się wyrobi. O tej stronie tego, którego może być duże wyzwanie, można powiedzieć. Jeszcze będzie jasno, ale za 400 metrów Cel prowadzi, a my zajmę. Lewa wolna! 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 Lewa wolna!
Będę dalej? Dziewczyno w zielonej sukience, Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o wolność. Teraz czeka nas przyjemność, 12 pięter w górę.
Yeah.
No się ma. Mówię przewodniczący Kaciuś, jeszcze jeden został tam. A to są, nie wiem. Kiedy nadejdzie czas, wabi nas ognia blask na polanie, gdzie króluje zły wiezdny pył. W ogniu tym łzy wyciśnie nam dym, tańczą iskry z gwiazdami, a my śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas, śpiewajmy razem, ilu jest tu nas. Choć lata młode szybko płyną, wiemy, że nie starzejemy się. W lesie, gdzie licho śpi, ma przygoda swe drzwi, chodźmy tam, gdzie na ścianie lasu lśnią oczy słów, wilcze kły rykiem, powietrze drży, tylko gwiazdy przyjazne nam są. Śpiewajmy wszyscy w ten radosny czas, śpiewajmy razem, ilu jest tu nas. Choć lata młode szybko płyną, wiemy, że nie starzejemy się. Do przodu! Czy zrobimy zdjęcie z tyłu? Nie, nie, muszę się powołać. Trzeba pojechać do pewnego Maria. Redłani się nie rozchodzą jeszcze. Ogniska już dogasa, blask braterski, splećmy krąg wieczornej ciszy, w świetle gwiazd ostatni uścisk rąk. Kto raz przyjaźni pozna moc, no, nie dalej, będzie dzwonić słów. Jeszcze raz, to jest to łan. Fajnie udało nam się ogarnąć 21 urodziny drużyny. Mam nadzieję, że tych urodzin będzie jeszcze więcej. Jeszcze raz dziękuję. Bratnie, słowo sobie tobie daję, że pomagać będzie wzajem. Zuchowi druh, nie druh, hasło znajdź.
czuj duch. W troskach, smutkach i zmartwieniach, dni pogodne i dni cienia, jasny dzień i w ciemną noc, przyjaźń da ci moc. Bać, by słowo sobie tobie dane było zawsze dotrzymane. Zuz, duchowi druh, nie druh, hasło znaj, czuj duch. Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niechaj wróci do mych rąk. Iskierka przyjaźni powróciła do mych rąk, rozwiązujemy krąg. Druk, nie druhowie, czuwaj! Czuwaj! Zuchy! Dziękuję. Dziękuję. To ciebie się tyczy. No, teraz można mi zapadać. Teraz wszystko zostało. Będziesz na Kwiatowej na obiad, czy coś tam? Co ty, o 15 wyjeżdżam na kół. To cześć, Kaciuś! Nara. Teraz nie robił? Fredek. Fredek.